Witam was bardzo serdecznie, tu jest Brayron i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Elex. Widzimy sobie, co my mamy zadanie. Zadanie się nazywa Staruszek chyba, tak. Dawny Elexator Zardom. Zardoma mamy dopaść. Ostatnio, żem się bawiła zbieractwo, a dokładnie, żem znalazła te okularki, które podświetlają wam wszystkie przedmioty, które możecie zebrać dookoła, więc... To jest bardzo cheaterskie i jejku. Taka fajna rzecz, gdzie jak gdzieś tam, nie wiem, jest jakaś ukryta broń. Broja, cokolwiek, coś fajnego. Wy nawet nie zdajecie sobie sprawy, że właśnie przychodzicie koło takiego czegoś i... Mech, no po prostu. Więc to warto jak najszybciej sobie zgarnąć. Ale dzień dobry, mogę pozbierać zanim pogadam z tobą? Okej, dzień dobry, pa. Jest to zbieranie, nie jest kradzież, tylko po prostu weź. Weź panie co chcesz i odejdź. O, i o tyle widzicie wszystko, tu raczej nie ma nic do zebrania, bo było podświetlone na niebiesko, tak jak tu macie. Widzicie, wszędzie dookoła jest taka niebieska poświata wokół danego przedmiotu. Zaraz z tobą pogadamy, spokojnie. Papier toaletowy przyda się. A to jeszcze jakaś miksturka jest. Dobra, co tam powiesz? Nawet najwięksi upadali, kiedy odebrano im moc Eleksu. Zardom. Kiedyś zaufany doradca pierwszego Elexetora. A teraz tutaj, poza Xakorem, oddzielony od Eleksu, który dawał ci siłę. Wiele tygodni przeleżałem z gorączką, ogarnięty wizjami. Eleks, który mnie napędzał, przestawał działać. Koniec końców nauczyłem się z tym żyć. Pomimo odstawienia jestem dokładnie tym, kim byłem, Jax. Ale ty, dowódca... Twój wygląd sugeruje, że nie jest z tobą. Jak nie? Przecież już nie używamy Eleksu. I wolnej woli źle podziałało na wielkiego dowódcę Jaxa. Nie dzieje się nic, czego bym nie kontrolował. Nie mam powodu, by ci ufać. Obaj jesteśmy renegatami, wyrzutkami, ściganymi przez własnych ludzi. Powinniśmy sobie ufać. Możliwe. Mój oblatywacz został zestrzelony. Kalax doniósł, że nie wykonałem misji i ciąży na mnie wyrok śmierci. Mimo to żyję. Chcę poznać prawdę. Dowiedzieć się, dlaczego stało się to, co się stało. Mam nadzieję, że pomożesz mi znaleźć odpowiedź. Mam ci pomóc? A co twoim zdaniem mogę zrobić? Nie wiem, potrzebuję... Dlaczego cię wygnano? Do kolego? Byłeś Elexetorem, a mimo tego opuściłeś Xakor. Dlaczego? To przecież najwyższe stanowisko i wielki honor dla każdego Alba. Nie mogłem podążać ścieżką obraną przez Tareka pierwszego Elexetora i pozostałych Elexetorów. Jego umysł jest zatruty. Nie jest w stanie dostrzec szerszej perspektywy. A jaka jest ta szersza perspektywa? Spędziłeś wystarczająco dużo czasu poza Xakorem. Z pewnością inaczej patrzysz na dyrektywę. Ale wybrałem wygnanie, by nie musieć brać udziału w takich dyskusjach. Może kiedyś przyjdzie czas, bym się wypowiedział. Ale jeszcze nie dziś. Mam tu swoje miejsce i chcę żyć w spokoju. Okej. Współpracujesz z wolnymi ludźmi? Z niektórymi. Oceniają cię według tego, co robiłeś jako Elexetor. Boją się ciebie? Tak. Jak powiedziałem, początki nie były łatwe. Niektórzy mnie rozpoznawali, ale przed większością udało mi się zataić to, kim jestem. Chcę żyć w spokoju. Dobra, pomoże mi dotrzeć do nowego pałacu. Wiesz, że wstęp tam mają tylko wybrani. Jeśli nie znasz kodu zabezpieczającego, nie uda ci się pokonać nawet pierwszego muru obronnego.
Systemy obronne zabiją cię, zanim jeszcze zbliżysz się do pałacu. Wtedy dam ci kod dostępu. A kto ci go da? Każdy alp, który cię rozpozna, uzna cię za renegata i natychmiast zaatakuje. Bez walki z własnymi ludźmi nie zdobędziesz kodu. Inny sposób. Uczucia i poczucie winy są bez znaczenia. To żołnierze. Jeśli zginą, to dlatego, że będą wypełniali swoje obowiązki. Tacy jesteśmy. Zawzięci. Ale Sousa się zgadza, wow. Nie zmienia to jednak faktu, że będziesz musiał nakłonić żołnierzy do opuszczenia stanowisk w Ksakorze. Ci, którzy wysyłają na ziemię wolnych ludzi, raczej nie znają kodu dostępu do wewnętrznych komnat lodowego pałacu. Ale chyba wiesz o tym więcej niż ja, dowódco. Bezpieczeństwo lodowego pałacu ma dla Albów duże znaczenie. Co może sprawić, że oddziały opuszczą Ksakor? Dyrektywa. Wielki plan i nadrzędny cel wszystkich Albów. Nieprzerwana ekstrakcja eleksu. Tylko znaczące uchybienia w realizacji założeń. No tak, musielibyśmy wszystkie wyłączyć konwentery. Do masowego opuszczania pozycji. Jedyne, co moim zdaniem powstrzyma stałe dostawy eleksu do pałacu, to zniszczenie lub dezaktywowanie konwerterów. Logiczne. Konwertery są dobrze strzeżone. Ale parę tak wyłączyłam sądzę. Już. Jednak wpływy Albów na terenach należących do wolnych ludzi są coraz słabsze. Od kiedy ludzie zaczęli lepiej się organizować w obrębie frakcji, straty są coraz większe. Niektóre z konwerterów wymagają przeglądu albo zostały odłączone, tak jak ten w Edanie. Jednak nie ma to większego znaczenia, dopóki dostawy do pałacu nie ulegną przerwaniu. Potrzebuję broni i sposobu, by stać się silniejszym w walce. Odstawienie eleksu nas osłabiło. Musisz rozsądnie wydatkować swój czas i swoją siłę. Opowiedz mi o swojej przeszłości w lodowym pałacu. Już ci powiedziałem, że nie chcę wracać o, do przeszłości. Dobra, no, ale masz mnie coś ten... Chcesz odzyskać powiedz władzę w lodowym coś pałacu. Dlaczego tak sądzisz? Wiem to od przywódcy separatystów ze Staka. Co zamierzasz zrobić? Planujesz wojnę przeciw hybrydzie? Wierzysz Sestakowi? A komu mam ufać? No. Nieważne co myślę. Logika wskazuje, że Sestak ma rację. Jak niby mam rozpocząć tę wojnę? Jeden alp przeciw całemu Ksakorowi. Jedyne, do czego by mnie to przybliżyło, to szybsza śmierć. Teraz mam nowe życie tutaj. I tylko to się liczy. To oczywiste, że coś ukrywasz. Jesteś silniejszy, niż to pokazujesz. Mówisz o odstawieniu eleksu i nękających cię wątpliwościach. Tymczasem twoja postawa, twoja pewność siebie sugerują coś zgoła innego. Przestań kłamać. Obaj znamy prawdę, Zardomie. Po opuszczeniu Ksakoru nie przestałeś brać eleksu. No. Byś wyglądał normalnie. I utrzymałeś swoją siłę. Nadal potrafisz rzucać zaklęcia. To nie ja udaję kogoś, kim nie jestem, dowódco. Co tu robisz tak naprawdę, Zardomie? Czego chcesz, Jax? Wszyscy musimy znaleźć własną drogę w zmieniającym się świecie. Aż tyle tego? Chcesz rzucić wyzwanie hybrydzie? Wyzwanie? Mówisz o tym tak, jakby to było coś, o czym żaden alp nie może pomyśleć. Wspominki. Na chwilę przed egzekucją. Wzywałeś mnie? Nadchodzi czas. Wkrótce nadejdzie moment ewolucji. Hybryda to jakiś wielki robot. Ale...
ale nasz wróg też wkrótce ukończy swoje dzieło. Znajdź Toralda, odkryj jego sekrety. Jednak nasz wróg jest bliski osiągnięcia celu. Być może ty spędziłeś swoje życie jako niewolnik tej maszyny, ale Albowie istnieli zanim Hybryda przejął władzę. Albowie szukali własnej tożsamości, a Hybryda im ją dał. Jednak wszystko, co nam dał, dał na drodze wojny. Nie udawaj, że interesuje cię pokój, Zardomie. W to nie uwierzę. Ostatnim zadaniem, jakie zlecił ci Hybryda, było zabicie przywódcy berserków, Toralda Pielgrzyma, tak? No, raczej nie powiedział. Ale czy powiedział ci, dlaczego masz to zrobić? A kto powinien władać Albami? Ty? Wielu w Hsakurze zaczyna kwestionować rządy Hybrydy. Nikt jednak nie udzielił mi odpowiedzi. Nikt nie wyjaśnił, jakie plany ma Hybryda, ani jak ich zdaniem poprawić sytuację. Za co walczyliśmy, Zardomie? Nie chciałbyś wiedzieć przynajmniej tego? W przeciwieństwie do Tareka, który ślepo słucha Hybrydy, ja chcę odpowiedzi. Jednak Hybryda nam ich nie udzieli. Jedyne, czego on chce, to władza. A dla naszych ludzi oznacza to tylko wyniszczenie. Dużo mówisz, ale czy masz jakieś dowody na potwierdzenie swoich tez? Wiesz, że zgodnie z dyrektywą... Ziemuś mi cały czas rośnie, kurde. Niedobrze. Ma mu to ułatwić osiągnięcie najwyższego stopnia ewolucji i zabezpieczenie przyszłości swojego ludu. Tylko co zostanie z naszego świata, kiedy wojna o Elex wreszcie się skończy. Cały Elex oznacza dokładnie to. Cały Elex, jaki jest na Magalanie. Myślisz, że Hybryda kiedykolwiek będzie zaspokojony? Co się stanie, gdy pochłonie cały Elex, który jest na Magalanie? No. Co wtedy, Jax? Twoim zdaniem Hybryda kłamie? Myślisz, że w dyrektywie chodzi o coś innego? Nie kwestionuję jego celów. Raczej zastanawiam się, na czym ma polegać nasza rola. Sądzisz, że kiedy Hybryda ewoluuje, Albowie nadal będą mu potrzebni? No pewnie nie. Tyle czasu ukrywał prawdę i trzymał władzę. Dlaczego jego apetyt na Elex miałby się tak po prostu skończyć? Nic z tego, Jax. Po tym, jak odeśnie cały Elex z Ziemi Wolnych Ludzi, pozostanie mu tylko jedno źródło Elexu. My, Tarek pierwszy Elexetor, jest pod zbyt silnym wpływem obietnic Hybrydy, by to dostrzec. Wiem, że kiedy rozprawi się z innymi, zabierze się za nas. Zabierze nam Elex. Będziemy jego drogą ku ewolucji. Planujesz wojnę. A gdzie twoja armia? W pałacu cieszyłeś się poważaniem. Ilu Albów pozostaje ci wiernych? Żaden. Moi żołnierze zostali w Hsakurze. Tak działa Elex i tak działa moc Hybrydy. Tylko ci, którzy mają wolną wolę, mogą dostrzec prawdę. Ale nie jestem bezsilny. Mam ludzi, którzy są wobec mnie lojalni. Mam wystarczającą moc, by wrócić do Hsakuru i uderzyć w Hybrydę. Jeśli nie masz nikogo w Hsakurze, kim są twoi żołnierze? Powiedziałem ci, jaki mam cel. Powiedziałem ci, że mam środki, by te cele osiągnąć. Tymczasem skupiam się na budowaniu zaplecza tu, na Ziemi Wolnych Ludzi. Jeśli masz zamiar wziąć udział w walkach, które nadchodzą, powiem ci coś. W górach pomiędzy granicami Edanu, Abessy i Tawaru jest obóz. Zamieszkuje go grupa bezfrakcyjnych, gotowa walczyć w swej własnej sprawie. Czekają na kogoś, kto ich poprowadzi. Powinieneś ich odnaleźć. Być może w nich znajdziesz to, co ja już mam. Ciekawe. Podstawę do dalszego działania. A wtedy lepiej zrozumiesz to, o czym mówię. Twierdzisz, że działasz na rzecz Albów, ale nie zawahasz się ich zabić, byle osiągnąć swój cel. To poświęcenie, które zaboli nas wszystkich, ale Hybryda omotał zbyt wielu naszych braci. Nie da się uwolnić wszystkich Albów. Poświęcając tych, którzy służą Hybrydzie, możemy uratować życie pozostałych. Wkrótce będziesz się musiał opowiedzieć
po którejś ze stron. Hybryda wysłał oddział żołnierzy i maszyn bojowych. Przedarły się do północnej Abessy. Trzeba ich powstrzymać. W przeciwnym razie... No oczywiście, że się ich powstrzyma. Ja nie jestem po stronie Albów. Więc przyznajesz, że zachowałeś moce, które zawdzięczasz Eleksowi. Jeśli uważasz, że mam wystarczająco dużo Eleksu, by zachować swoją dawną siłę, mylisz się. Tak. Nadal biorę czysty Eleks, ale mam go tylko tyle, by ograniczyć skutki odstawienia. Jeśli chcesz znaleźć magię poza Ksakorem, powinieneś zacząć od berserków w Edanie. Czy magia berserków jest równie silna, co magia Albów? Niektóre z ich zaklęć są bardzo skuteczne. Dzięki manie magia Edanu bardzo się rozwinęła. Słyszałem, że w mieście pod kopułą jest czarodziejka na tyle silna, by walczyć z Eleksetorem. Jako członkini frakcji berserków mieszkająca poza granicami Edanu może być o wiele bardziej otwarta na świat niż ci ściśle przestrzegający prawa. Okej, czyli mamy poszukać. Jak masz zamiar zaatakować Ksakor? Jedynym sposobem na wybawienie żołnierzy hybrydy z Lodowego Pałacu jest wstrzymanie dostaw Eleksu. Konwerter w północnej Abessie ma kluczowe znaczenie. Jeśli udałoby się go odłączyć, albowie mogliby dostrzec, że nawet hybryda nie jest wszechmocny. Dzięki temu może udałoby się nam przekonać do współpracy pozostałych. Współpracujesz z wolnymi ludźmi? Łączy nas chęć obalenia rządów hybrydy. Nie zamierzam jednak robić niczego, co zagroziłoby Albom. Każda z frakcji ma swoje własne cele, które mogą się okazać niebezpieczne dla naszych ludzi. Słyszałem, że książę Stawaru konstruuje bombę wystarczająco silną, by zniszczyć miasto. Nie wiem jednak, gdzie ma zamiar zaatakować, ani jakim cudem Banita dysponuje takiej klasy technologią. A jeśli Eleksetorzy z Ksakoru odkryją twoje plany? Dużo gadania. Eleksetorzy wyśledzą każdego alpskiego wyrzutka. Najważniejsze pytanie brzmi, czy do tego czasu będziemy wystarczająco silni, by móc się bronić? Uważasz, że jesteś wystarczająco silny, by walczyć z Eleksetorem? Nie, nie teraz. Powinieneś wiedzieć, że w pobliżu miasta pod kopułą widziano Eleksetora. Chyba trafił na twoje ślady. Kurczę. Skąd o tym wiesz? Nie byłeś zbyt ostrożny. Póki co, Eleksetor nie ma pewności co do tego, czy żyjesz. Brak mu dowodów. Sugerowałbym, żebyś się nim zajął. Ciachamy Albów w najbliższym odcinku. Znaczy teraz, obecnie, zaraz. Się, że żyjesz, skoncentrują swe siły przeciwko tobie. Czytasz mi w myślach. Czas byś opowiedział mi o swoich planach. Czego chcesz? Chcę dorwać tego, przez kogo tu trafiłem. Chcę Kalaksa. Po co? Z zemsty? Twój brat nie chce mieć z tobą nic wspólnego. Uważa cię za zdrajcę. Zabiję cię przy pierwszej okazji. Okej, co wybrać? Zobaczymy, kiedy nasze drogi się przetną. A jak masz zamiar się do niego zbliżyć, żeby porozmawiać? Chroni go cała jednostka żołnierzy i mechów bojowych. Znajdę na to sposób. Mógłbym ci pomóc, Jax. Wesprzyj moje dążenia, a upewnię się, że dotrzesz do Kalaksa. Okej, okay, no to pomożemy. Zrobisz to? Tak. Wiesz, że to najlepsze, co może ci się trafić. Lepiej byś przystał na moją propozycję. Wesprę cię, ale musisz mi dostarczyć Kalaksa. W takim razie pomóż mi zrobić, co trzeba, byśmy znowu mieli przewagę. Pomóż mi odłączyć konwertery i zajmij się koniecznymi przygotowaniami. Jeśli to zrobisz, powiem ci, jak zwabić Kalaksa. Ja tymczasem rozpocznę infiltrację Ksakoru. Chcę się dowiedzieć, co dzieje się w Lodowym Pałacu i jaki jest stan. Ta
tamtejszych systemów obronnych. Spotkamy się tu, jak ukończysz zadanie. Aha, matecznik. No tak, przejąłem władzę w mateczniku. On o tym mówił właśnie. Przejąłem władzę w mateczniku. Posłuchałeś mojej rady. To dla ciebie idealny punkt startowy. Wolni ludzie potrafią być silni, jeśli mają dobrego przywódcę. Skoro udało ci się z tą grupą, może inni wkrótce dołączą. Mam wrażenie, że chcesz mi powiedzieć. No tak, coś na to wygląda, jeszcze. Też mi się tak wydaje, że. W północnej Abessie? Wyłączyłem konwerter w północnej Abessie. Jesteś szybszy, niż się tego spodziewałem. Lodowy pałac już pewnie rozważa, co robić. Dobrze. Masz tak, mam jeszcze jakieś wiadomości? Bomba księcia to był rzeczywiście solidny sprzęt. Powstała z pomocą kleryckiego więźnia i miała zostać zrzucona na hord w Ignadonie. Czy to znaczy, że nie mamy się już czego obawiać? Tak. Dobrze, jedno zmartwienie. Dobra, idziemy resztę robić. Poczyniłeś postępy. Wciąż jednak jest całkiem sporo do zrobienia. Nie, idę, tylko to, co na razie ten. Aż ukończysz zadania. Dobra robota, dupku. No, teraz robi się ciekawie. No, widzisz. Dobra, zobacz. Słyszeliśmy, że horda mutantów zbliża się do granicy z Ksakorem. Ilu ich jest? Nie wiem, ale mają co najmniej dwa cyklopy. O kurde. Ktoś z Ksakoru chce zabezpieczyć zachodnią granicę. Mutanty nie są zorganizowaną armią, tylko zgrają psów. Może to nie najazd, tylko próba wprowadzenia zamieszania. No. Musimy tam pójść. Skoro twierdzisz, że wiesz, co planują Albowie, to lepiej, żeby to była prawdziwa walka, a nie zwykła wycieczka krajoznawcza. Nie pasi ci! No to żegnam. O Boże. Cyklopy. Te cyklopy, które z łuku, żem ściągała, nie mam strzał. Wygląda na to, że pogłoski były prawdziwe. Dwa cyklopy, skopmy im tyłki. Poczekaj chwilę. Powinniśmy... O. Żadne poczekaj. Nie przyszliśmy tu, żeby czekać, ale żeby walczyć. Ruch, ale że kuźwa dwa cyklopy naraz kogo pogzało. Halo. Upiesca. Że oni zaczną mrugać do mnie oczami. Kurde. Pojedę menę, bo to są dwa cyklopy. Chyba... Głupia jesteś! Chyba tak. To gigant. No super, że ty nie żyjesz. Na szczęście mam zapis szybki. Jezus Maria, po prostu. Teraz wyjdzie na to, że ona będzie ginąć milion razy po 100 razy. Ten biedlak szuka guza. Boże drogi. Ej, kurde. Ten biedlak szuka guza. No, ona leci, kuźwa mać! No, pogrzało tą kobietę, no! Zginie milion razy po 100 razy, no jak to się mówi. Aha, ona już leży. Ona już leży. Ja pierdziu. Ja pierdziu. No to super. Zołza, kurru! Jak ja mam to zrobić? Jak ja mam to ogarnąć? Ona poleci na tego cyklopa zaraz. O, patrzcie. No zaraz zejdzie i tyle się skończy. A, w ogóle nie trafiam. A, ona już leży. Oż ty w życiu kopanego nietoperza. No nie, no ona... Nie, no to jest... Co za kur... Ten biedlak szuka
Kalaguza! Tak, bij mnie, bij mnie! Bij mnie, pragnę, pragnę tego. Kurde. No i on mi nie chce podskakiwać. No i fajnie, że ona już leży. Jezus Maria. Zajebiście. No, odciągnijmy ich. Kuźwa, Zouza, bo ciebie trafię. Kur. Ciało mi się skończyło. Czekaj, jaki ten zapis będę mi zajebiście. No i podskakuj, kuźwa mać, no. Spoko, mam jakieś miarę zapis. Bigo! Widzę, że z plecy. To ona chyba już mi zeszła. Plecy. Tylko, że ona nie rozumie hasła plecy. Dobra, idę na plecy. Już leży nóż, kuźwa mać, no. To jest niemożliwe, no. Już zeszła. Teraz to ja zeszłam. Nie wiem, czy to będzie miało sens. Czemu on w ogóle mi chowa broń? Zostawże mi ją! Nie żyje, no i super. Nie, to nie ma sensu. Szkoda, że nie da się ten wskrzeszyć postać, jak zejdzie. Ona skakać nie potrafi, niestety. Tu jestem, zostaw ją! Z
zostawi on. Pewnie już nie żyje. No nie, nie żyje. Tak, nie żyje. Drugi przyszedł goryl. Jezus Maria! Kurde mać! Taka żeś, kurde, pyskata i co? Ona mi już zeszła znowu. No oczywiście, że tak, Boże. No nie no. Tak być nie może. No i ona nie podskoczy. Obydwoje żeśmy się złożyli. Zajebista ta gra, no nie? Fajnie, to nie ma sensu. Będę musiała, nie wiem, automatyczny zapis zrobić. Znaczy, czytać sobie coś. No, teraz specjalnie mnie atakuje. Wiem, że można go wychwiać z tego, z równowagi, widzę. To nie zawsze to działa. Jak widzicie, dostaję. Aha, ten pasek, że ten zielony, ale nie widzę, żeby miał go ten. A pewnie ona już leży, co? Nie, leży? Leży raczej. I ja też leżę. Dobra, wiecie co, ja sobie skończę tu, skończę sobie ten odcinek. Nie, no tak nie może być, no. Kuźba, no. Jaki to jest ten automatyczny zapis? Dobra robota, dupku. Dobra, tu zostawiam to. Jak mi powie o tych, to na razie nie, zostawiam to, bo to mnie będzie wkurzać i to bardzo. Tak mówiłam, skończymy sobie. Nie chcę walczyć z mutantami, możesz się cmoknąć. Zła jestem. Potem do tego wrócimy. No nic, dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi. Gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach, byłoby bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Alex. Dzięki, cześć.